Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Jakubowski. Panie burmistrzu, ładnie pan mówi, próbuje pan nas łączyć. Proszę mi tylko wytłumaczyć, jeżeli mamy być tutaj łączeni w jakimś stopniu, żeby była płynność, jak to pan ładnie pokazuje, to proszę mi wytłumaczyć, daje pan w jednym okręgu przykładowo 250 tysięcy na inwestycję chodnikową, a w moim okręgu na lampy też mogę powiedzieć, dał pan 60 tysięcy. Jaka tu jest płynność, jaka tu jest sprawiedliwość? Chciałbym wiedzieć od pana, na jakiej pan podstawie rozporządza finansami, jeżeli chodzi o przydział. W tym okręgu tam 60, w tym 240, przykładowo, tak? Czy nie powinno być tak, jest 15 okręgów, jeżeli w tym okręgu pan przeznacza taką kwotę, to nie powinno to być w przeciągu tych 4 lat, przykładowo, też taka kwota przeznaczona, czy coś. Chciałbym zapytać, jak pan, na jakiej podstawie, tak, próbuje pan, że tak powiem, dzielić te pieniądze, tak? Bo uważam, że robiąc część ulicy, na którą pan przeznaczył, na te kilka słupów, która nie jest po dziś dzień dokończona, tak, panie burmistrzu, bo nie jest, bez kilka słupów, nawet dostał pan pismo od jednej z mieszkanek, że przydałoby się dalej bez, niestety dalej jest ciemno i tak dalej. Chciałbym o to zapytać. Jeżeli mogę, pytanie drugie, chciałbym też uzyskać informację, jeżeli mógłby pan udzielić informacji, co z audytem w przedsiębiorstwie komunalnym. I trzecie pytanie, co z przetargiem na wywóz śmieci? Dziękuję. Proszę Państwa, drogi panie radny, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, zapraszam na indywidualne rozmowy. Zresztą ja nie muszę Państwa zapraszać, jeśli jesteście zaproszeni do mnie każdego dnia, tylko trzeba ustalić godzinę. Nie czas i pora na tym, żeby mówić dlaczego, jakie kryteria, co powodowało, no, jakie warunki finansowe i możliwości budżetu. Zapraszam do urzędu, zwońmy się proszę, porozmawiamy przy kawie, herbacie. Na pewno znajdziemy wspólne rozwiązania, przynajmniej postaram się panu wytłumaczyć ten temat. Drugie pytanie, sprawa dotyczy audytu w gospodarce komunalnej. On trwa. Zakończyła się część finansowa, finansowo-zarządcza. Trwa jeszcze jeden miesiąc, czyli czerwiec, kiedy będą wypracowywane kierunki dalszego rozwoju przedsiębiorstwa komunalnego i to wszystko przed nami. Ja nie mam teraz szczegółowych informacji, żeby Państwa informować, ale przyjdzie taki moment, że spotkam się z Wami, z wszystkimi radnymi i będę na ten temat rozmawiał. Trzecie pytanie. Przetarg na odpady. Istotnie we wtorek o godzinie 12 zostały otworzone oferty, były ich dwie. Jedna z tych firm, są oczywiście sprawdzane, ale już wstępnie mogę powiedzieć, że kwota wynikająca z przetargu za jedną tonę jest o prawie 100 zł mniejsza niż ta, która obowiązywała na dzień dzisiejszy. Jeżeli Państwo byście mi zadali pytanie, no to co w związku z tym, o ile spadnie cena? Poczekajmy. Służby na razie nasze liczą, bo wiemy, że mamy pewien niedobór do końca roku, żeby zamknąć sprawę odbioru odpadów. I normalnym jest zadanie pytanie, skoro o 100 zł mniej, to ile będą mieszkańcy mniej płacić? Tak, tylko od którego momentu, proszę Państwa, to dajcie nam jeszcze chwilę czasu, żebyśmy to przeliczyli. Na razie sprawdzamy oferty, myślimy, Państwo również zostaniecie o tym wszystkim poinformowani. Dziękuję bardzo. Ale nierozstrzygnięty jeszcze. Dziękuję bardzo. Pan Konrad Sudra. Ja ponowne pytania mam do pana przewodniczącego. Jako przewodniczący KPS-u i Rady Miejskiej. Wczoraj miała miejsce dziwna sytuacja. Nie wiem, czy pan został poinformowany o tym, co zaszło. Miała się odbyć komisja rewizyjna o godzinie 15. O godzinie 13.50 zostałem poinformowany, że komisji nie będzie z powodu braku kworum. Okazało się, że 5 radnych KPS-u nie może przyjść z przyczyn losowych. Że nagle każdemu zdarzył się jakiś przykry przypadek i nie mógł uczestniczyć w tej komisji. Komisja się nie odbyła. O co chodzi w ogóle? Dowiedziałem się dzisiaj, że komisja została odwołana, natomiast o przyczyny nie odpowiem panu, jakie były przyczyny. Trzeba było spytać tych osób, które nie mogły przybyć. Nie, ale chodzi mi o to, że... No nie wiem, czy pan przewodniczący wierzy, że taki przypadek, że 5 osób na 5 nagle za nie mogło.
no jest to dziwne zdarzenie i my, jako pan Michał Pasiński, pani Jadwiga, śpieszyliśmy się, ułożyliśmy sobie plan dnia i dowiadujemy się godzinę wcześniej, że tej komisji nie będzie. No to jest niepoważne traktowanie pozostałych radnych. Tak to widzę. To znaczy, no nie potrafię pana w tej chwili poinformować, dlaczego tak się stało. Natomiast myślę, że chyba lepiej się stało, że ktoś poinformował, że się komisja nie odbędzie z powodu braku kworum, niż by pan miał przyjść i poświęcić czas i generalnie. Ale nie, panie przewodniczący, no to wyglądało tak, jakby bojkot tej komisji w ogóle, jakby się ona miała specjalnie nie odbyć. Panie przewodniczący. Zdarzyło się niefortunnie, że ja i zastępca komisji rewizyjnej wypadło bardzo pilne sprawy prywatne i nie mogła się odbyć komisja. Przepraszam i przełożyliśmy to na dzisiaj, zaraz po komisji rewizyjnej. Po sesji. Proszę bardzo, pani Jadwiga, czy to jest? Ponieważ komisja rewizyjna niestety nie ma swojego regulaminu, to co jest wpisane w statucie miasta jest tylko wzmianka o tym, że przewodniczący zwołuje posiedzenia komisji. W przypadku nieobecności przewodniczącego czyni to jego zastępca. Ale nie doczytałam się nigdzie, od wczoraj do późna, do wieczoru przeczytałam dziesiątki regulaminów komisji rewizyjnych różnych instytucji i nigdzie nie było napisane, że komisja może być odwołana, ponieważ nie będzie kworum. Proszę Państwa, to czy byłoby kworum czy nie, to mogliśmy stwierdzić przy zgłaszając się na tę komisję, a nie zaocznie. Ja dostaję informację, że nie będzie kworum, po czym kontaktuję się z przewodniczącą. Przewodnicząca bierze winę na siebie, że ona nie może. Proszę Państwa, do takiej sytuacji nie mogło dojść. Komisja wtedy można stwierdzić, że nie ma kworum, jeśli my się zbieramy, jest nas troje bądź czworo i wtedy pani kierownik, która nam protokołuje każde spotkanie, wpisuje, że nie zebrało się kworum. Nie ma. Ja wnoszę o napisanie regulaminu komisji rewizyjnej ze szczegółowymi punktami tego typu, żeby było zawarte. Bo taka sytuacja, która wczoraj miała miejsce, jest niedopuszczalna. Nie było stwierdzone, że nie było kworum, ponieważ my się nie stawiliśmy, proszę Państwa. Ktoś za nas to stwierdził, zaocznie. A dzisiaj nie wiem, kto będzie mógł zostać. Może akurat pozostali nie będą mogli zostać. Proszę bardzo. Wcześniej okazało się właśnie półtorej godziny wcześniej, że ja nie mogę. Również nie mógł zastępca. No zdarza się, proszę Państwa, różnie. Nigdy nie była odwoływana, nigdy nie było problemu. Akurat stało się. Niefortunnie, ale się stało. Dlatego też wszyscy radni są dzisiaj na posiedzeniu rady. Jeśli będą mogli, proszę o zostanie. Będzie komisja w pełnym składzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A jeszcze regulaminu nie było, bo odnośnie działalności komisji rewizyjnej dokładnie jest to w statucie. Wcześniej nie było regulaminu, jak zaczynałam pracę w tej radzie 6 lat temu, nie podejmowaliśmy nowego regulaminu. Jeśli Państwo zdecydują, że ma być, proszę bardzo, może być. Dobrze, dziękuję. Proszę pan radny Jędrasik. Panie mecenasie, czy rzeczywiście można w ten sposób odwołać posiedzenie, przypuszczając, że nie będzie kworum? Bo trudno rzeczywiście stwierdzić zaocznie. Panie przewodniczący, państwo radni, przyznam szczerze, że wczoraj akurat w momencie, kiedy była ta decyzja podejmowana, była ze mną konsultowana, telefonicznie końcowałem, bo ja byłem w Warszawie. Rzeczywiście statut reguluje tylko kwestię zwoływania komisji, tak? Tutaj jest, że na wniosek przewodniczącego, na wniosek odpowiedniej liczby członków tej komisji posiedzenia komisji są zwoływane. W mojej ocenie, jeżeli nie ma statutu, w statucie wprost nie określono, to jest oczywiście pytanie do Państwa, czy komisja statutowa postanowi zmienić statut miasta, tak? Bo tam jest wszystko uregulowane, czy też nie, żeby było to jasno powiedziane. Ale moim zdaniem, jeżeli i to jest już moja interpretacja. Jeżeli przewodniczącemu komisji dajemy prawo do zwołania posiedzenia komisji, to jeżeli nie ma wyraźnego zapisu w statucie, to a contrario powinien być uprawniony także do odwołania takiego terminu,
szczególności Białoruś, ja nie wiem, z jakich powodów państwo się nie stawili, to już zupełnie nie moja sprawa. W szczególności, jeżeli przewiduję, że tego kworum nie będzie, ale to już do państwa uznania, czy państwo będziecie chcieli na przyszłość to sobie po prostu regulować, żeby takie kwestie nie były pozostawione. W mojej ocenie, jeżeli byłby pomysł na to, żeby jednak regulować, żeby już było tak kazuistycznie i żeby zmienić ten przepis, czyli byłoby posiedzenia komisji, zwołuje i odwołuje przewodniczący, więc dalej to by było w jego uprawnieniu, jak mi się wydaje, jak było przynajmniej rozsądne. No tak, ja rozumiem tego rozumowania, tylko chyba powstaje pytanie, jak ma wyglądać ta ocena, czy będzie kworum, czy nie będzie. De facto, czy jest kworum, czy nie, dowiadujemy się w trakcie rozpoczynania posiedzenia. Trudno inaczej stwierdzić jednoznacznie. Można przypuszczać, a przypuszczenia z rzeczywistością z reguły nie mają wiele wspólnego. Proszę tak pan. Na marginesie, nie wiem, jak chce się ustosunkować. Znaczy, ja chcę ustosunkować, że dla mnie nieistotna jest przyczyna, dla której przewodniczący odwołuje, tak? Brak kworum dla mnie z punktu widzenia prawnego, tak? Formalnego jest taką samą przyczyną, jak za przeproszeniem, proszę wybaczyć za kolejkę, zawidzi mi się przewodniczącego. Tak? On kieruje pracami danej komisji, więc tego on zwołuje. Pamiętajcie państwo, że posiedzenia, że także określona liczba członków tej komisji może żądać zwołania posiedzenia, więc i wtedy jest zobowiązany do zwołania tego posiedzenia. Tak, proszę bardzo, pani. Chodziło jeszcze by o to, że nie mogłam być ja, a również wiceprzewodniczący, a zebranie może prowadzić to posiedzenie komisji przewodniczący albo wiceprzewodniczący, nie może nikt z członków. Wynika to rozumiem ze statutu. Można, ta dyskusja nam dowodzi, że jednak będzie trzeba chyba pracować w precyzyjnym regulaminie, bo inaczej... Czyli myślę, że komisja w najbliższym spotkaniu podejmie... Statutowa to musi określić, tak? Proszę państwa, pracę komisji, wszystkich komisji, szczegółowo określa statut miasta i w zakresie innych komisji niż w przypadku komisji rewizyjnej jest to określone dość precyzyjnie, to w zakresie innych komisji odwołuje się do regulaminu czy też do postanowień dotyczących komisji rewizyjnej. Więc jeśli zmieniamy, to należałoby statut. Proszę bardzo. Jeszcze chciałam tylko dodać taką małą dygresję, że w pełni zgadzam się, że posiedzenie komisji prowadzi przewodniczący bądź zastępca, tylko że informacja została przekazana, że nie będzie kworum. Więc jak można, będąc w domu, nie wiem, w sklepie, w parku, stwierdzić, że nie będzie kworum? Proszę państwa, nie chodzi o to, że przewodniczący nie mógł, tylko chodzi o samą formę. Formą i zapisem jest, ile dni powinno być na poinformowanie i również na odwołanie. A to, że nie będzie kworum, możemy stwierdzić, spotykając się tu dzisiaj trzy osoby, a powinno być osiem, przepraszamy, nie ma kworum, rozchodzimy się. Decydując się na mandat radnego, musimy się liczyć z tym, że mamy również czas niewykorzystany, na który się zgłaszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że liczymy się tam z czasem, ale no zdarzają się przypadki, że wypadnie w ostatnim momencie. Mnie się zdarzyło to pierwszy raz. Proszę pan Włodzimierz Indrasik. Nie, to pewnie zamknijmy dyskusję na ten temat, bo doszliśmy do wniosku, że trzeba pracować na regulamin i tyle. Przepraszam, jeszcze może słowo odnośnie kworum. Przewodnicząca otrzymuje informacje od poszczególnych członków i na tej podstawie jest w stanie stwierdzić, że nie będzie kworum. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że zakończymy dyskusję na temat tutaj kworum bądź braku kworum na komisji rewizyjnej. Czy są inne pytania? Proszę bardzo. Tak, bo ja w innej sprawie cały czas próbuję do tego dojść. Ja zadałem pytanie odnośnie projektu planu zagospodarowania zachodniej części S14. Jak długo zachowuje ważność ten projekt, jak długo możemy na jego podstawie podjąć uchwałę? I czy uregulowano należność za wykonaną pracę? Jeżeli tak, to kiedy i nie? Ale odnośnie obowiązywania będzie nie to plan, jeżeli jest podjęty, to czy... Znaczy plan nie jest podjęty. Przygotuję precyzyjną odpowiedź dla pana radnego i postaram się, żeby była ta odpowiedź jeszcze przed następną sesją. No bo jak uchwalimy, to wiadomo, że obowiązuje, tylko właśnie jak tylko może być ten okres oczekiwania. Zapisałem
Pana uwagi i otrzymała. Czy ulicę 1 Maja Zgierską wykosimy jako miasto, czy Generalna Dyrekcja i Powiat? Jeśli chodzi o ulicę 1 Maja kosi powiat i w dniu dzisiejszym została wykoszona. Jeśli natomiast chodzi o ogólny, nie jestem w stanie powiedzieć, przypuszczam, że Generalna Dyrekcja będzie się i pracę się zmierzyły, Pan Burmistrz to powiedział. Nie, pytanie wynika stąd, że nie wiem, czy Państwo... Trawa po pasu. Znaczy, nie, tam jest skoszone, tylko jak to jest skoszone? To jest taki bałagan, tak poszarpane na wszystkie strony, wysokie pozostawało miejscami, no poniżej wszelkiej krytyki wykonana osoba, ja bym ciekaw, czy... Ale mówi Pan, o której drodze na nie chodziło? Zarówno na Zgierskiej, jak i na 1 Maja. Nie wiem, czy ta sama firma robiła, słyszę, że inny zleceniodawca, ale wygląda to tragicznie i może by należało się skontaktować z jednostkami, które tu zleciły, żeby coś z tym zrobiły, bo no, wygląda to strasznie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę Pani Milka, marszałek. To znaczy, ja chciałam się zapytać, sprawa dotyczy mojego okręgu, to znaczy działki położonej pomiędzy ulicą Żeromskiego a Ławentowicza. Jakieś informacje dotarły do mnie, że deweloper będzie tam stawiał wielokondygnacyjny budynek. Chciałabym się dowiedzieć, czy faktycznie są już jakieś podjęte kroki w tym kierunku. Chciałabym też dowiedzieć się coś więcej na ten temat. Dziękuję bardzo. Pan Burmistrz Kipiński. Wpłynął wniosek właściciela terenu przy ulicy Ławentowicza o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla dwóch budynków o wysokości do 12 metrów. Wszczęliśmy postępowanie, poszły zawiadomienia do wszystkich stron, czyli do właścicieli działek, które graniczą z terenem dotyczącym wniosku. I w tej chwili materiały zostały przesłane do architekta, który opracowuje projekt decyzji i dokonuje analizy terenu i bada zgodność wniosku ze stanem istniejącym. Mieszkańcy zostali poinformowani, mają zapewniony udział w tym postępowaniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie, decyzja nie została podjęta, bo... Jeżeli to jest sprawa normalna, procedura, każdy właściciel ma prawo wystąpić o decyzję, jeżeli nie ma planu. I to jest procedura normalna. Będziemy się nad tym zastanawiać. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Radny Jakubowski. Korzystając jeszcze, jeśli mogę, na prośbę mieszkańców, przypominam Panie Burmistrzu i będę to robił co miesiąc na sesji, jak i na komisjach, w sprawie chodnika ulicy Kątnej. Jest stan fatalny odnośnie braku chodnika, czegokolwiek chodnika, jezdni, ulica Kosynierów, Legionów, Górna i Przyległych, już nie będę wymieniał po kolei wszystkich. I jeszcze jedno pytanie do Pana Burmistrza. Burmistrzu, mam takie pytanie, jak na poprzedniej sesji ustalaliśmy odnośnie śmieci, jak i korzenia traw, wiadomo. Jak to się ma, bo zadali mi pytanie mieszkańcy, którzy mieszkają przy jezdni, przy której jest pas zieleni przyległy do ich posesji. Czy oni, bo tak jak wiemy, że teraz dochodzą koszta związane, jeżeli wyjdzie więcej worków bądź opakowań za to, czy kto jest zobowiązany, że tak powiem, do wywiezienia tego bądź no nie wiem, czy to zgłaszać trzeba w urzędzie, czy też na własną rękę. Chciałbym uzyskać jakieś informacje. Dziękuję. Pan Burmistrz Lipiński, rozumiem. Pamiętam dyskusję na Komisji Infrastruktury, gdzie temat odpadów zielonych no, wzbudzał dyskusję, wzbudził dyskusję. Jeżeli dobrze Państwo pamiętacie, w tym projekcie uchwały, który jeszcze nie jest prawomocny, w tej proponowany sposób odbierania odpadów zielonych wygląda w ten sposób. Dwa razy w miesiącu pojemnik 120-litrowy, to jest takie to minimum w zależności tam od ilości osób, plus dla nieruchomości jednorodzinnych jeden worek jak gdyby na miesiąc, to jest 8 w ciągu roku. Czyli patrząc na okres degradacyjny, no to 8 miesięcy, jeden worek. Czyli
miesięcznie jest to ilość 360 litrów. I teraz, no, ten worek ten 120 dodatkowy, bezpłatny, można powiedzieć, że powinien w jakimś stopniu pomóc, jeżeli ktoś wykonuje to koszenie przed swoją posesją. To nie są na pewno jakieś wielkie powierzchnie i pojemnik kosiarki, no to może mieć, nie wiem, 30 litrów, tak? To udostępnienie tego jednego bezpłatnego worka miało wyjść naprzeciw między innymi tym osobom, które koszą we własnym zakresie trawniki przed własnymi posesjami w pasie drogowym. Rozumiem. Czyli te dodatkowe 8 worków jest, tak, rozumiem, rekompensatą dalszą stopniu pomoc. Rozumiem. Proszę bardzo, pan radny Michał Kaczyński. Mam pytanie w temacie tego zlotu, który się odbył nad Stawami. Tam wśród sponsorów jest wymieniona gmina Konstantynów. Chciałbym się dowiedzieć, na czym polega ten sponsoring. To był finansowy, czy ile to kosztowało ogólnie nas jako miasto? To znaczy, to impreza się robiła, odbywała również pod patronatem pana burmistrza. Byliśmy obecni na otwarciu tej imprezy i tutaj udział finansowy to było 5 małych pucharów, czyli koszt rzędu 200 zł. Natomiast zyski dla miasta były takie, że organizatorzy wynajęli obiekt i za to zapłacili. Nie, rozumiem. Znacznie przekraczając kwotę dostępu. Tak, rozumiem. Tylko teraz znowu wracam do tego tematu ustawy tych królików prasowych, bo tutaj jakby jestem mediatorem między organizatorem a burmistrzem. Obecnie organizatorzy dostają dofinansowanie około 1800 zł od gminy Żgów, która no, ogólnie no, nie ma tego, tej wystawy. Prośba była taka tych organizatorów, żeby zwolnić ich z opłaty wynajęcia hali, czyli tam 2400 zł płacą. A ja słyszę, że no, jedyne co ograliśmy, no to 500 zł im obniżyliśmy jak gdyby no, tą opłatę za tą halę. Czy to nie jest za mało, czy by trzeba było tej hali po prostu dać im za darmo, bo to pokazują wszystkie imprezy tutaj w okolicach, że no, takie małe eventy, jak to się mówi, sprofilowane, no, mają przyszłość. Więc tak jak ten zlot też była dobra koncepcja, to jest promocja miasta, a nie dni Konstantynowa, na które przepalamy, znaczy, wydajemy 100 tysięcy. Proszę Państwa, to już kolejna edycja, kiedy hodowcy królików starają się tutaj u nas pokazać tą imprezę. Oczywiście, no, fajnie by było, gdybym wszystkie imprezy, przepraszam za słowo, dobrze by było, gdybym godził się, tak proszę, za darmo, salę jedną, boisko czy jeszcze innego, a koszty się rodzą, drogi panie. Przynajmniej minimalne powinny być i tak do tej pory stosowaliśmy. No, mnie też przyszli, pytali, czy kwota X jest dobra, może panie burmistrzu, kwota Y, mówię, no, porozmawiajmy jeszcze, spróbujmy się domówić, ale proszę mnie nie sugerować, bo jeżeli nic nie wezmę, to na drugiej sesji czy w innym temacie, panie burmistrzu, a mam pytanie do pana, a dlaczego pan zwolnił całkowicie z opłaty taką czy inną instytucję? Czym się pan kierował? Sprawa jest pośrodku, zatem zapraszam panie Michale na roboczo, na rozmowę. Jeżeli pan ma jakieś kontakty w rozmowach z tymi hodowcami, spróbujmy razem je przekazać. Zapraszam. Bo teraz obecna sytuacja wygląda tak, że miasto, które nie ma tej wystawy, dorzuca więcej niż miasto, które ma tą wystawę, więc tu tak wygląda, te proporcje są zachwiane według mnie. Bo z tego co wiem, to świętej pamięci burmistrz Żgowa finansował, dawał 1000 zł, obecny pełniący obowiązki też daje 1000, plus radni dają, nie wiem w jakiej formie, czy to jest uchwałowo, czy każdy radny daje około 600 zł, więc no, tu jest duża dysproporcja między Żgowem a Konstantynowem, między miastem, które ma tą wystawę, a miastem, które nie ma tej wystawy. I to mnie jak gdyby trochę niepokoi. Chciałoby się na koniec tego tematu miłego, bo to przyjemnie patrzeć na zwierzęta futerkowe, jak
ładnie są hodowane, ale sprawa dotyczy finansów, więc to również i może Państwo radni też się w stosunku, bo później znowu coś będzie tak, że ja sam podejmuję decyzję. Prawda, trzeba to przegadać oczywiście, skonfrontować się, jakie mamy informacje, spotkać się jeszcze raz z hodowcami i podjąć decyzję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja prywatnie zapraszam pana Michała na rozmowę na ten temat. Proszę bardzo. No panie burmistrzu, to nie są kwoty milionowe tak naprawdę, to jest symboliczna kwota i powinniśmy się wspólnie chyba przyczynić tak, do tak miłej imprezy, na której też nie ukrywam, byłem, korzystałem, tak, i uważam, że przy takiej kwocie miasto od razu nie zbankrutuje. Dziękuję. Czyli puentując ten temat, myślę, że porozmawiamy i ustalimy wspólne stanowisko na temat tej wystawy królików. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 13. Informacje związane z organizacją pracy Rady Miejskiej. I tak, korespondencja, która wpłynęła do Rady Miasta w okresie od poprzedniej sesji, jest do oglądu w Biurze Rady. Informują, że w dniu 11 maja bieżącego roku przekazano do Urzędu Skarbowego w Fabianicach po jednym egzemplarzu oświadczenia majątkowego wraz z kopią zeznania podatkowego PIT radnych Rady Miejskiej. W dniu 13 maja bieżącego roku na uroczystości jubileuszowej Spółdzielni Inwalidów Zgoda wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Jabłońska wręczyła pani prezes Justynie Kudaj przyznany przez Radę Miejską tytuł zasłużony dla miasta Konstantynopolskiego. W dniu 24 maja bieżącego roku wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Marek Łupaciński uczestniczył w spotkaniu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w związku z przeprowadzoną ewaluacją placówki. Chciałem podziękować za udział w poczcie sztandarowym samorządu radnym pani Barbarze Zapalskiej i Jadwidze Czekajewskiej podczas uroczystości w dniu 21 maja bieżącego roku upamiętniającej ofiary niemieckiego obozu zlokalizowanego w Konstantynowie Łódzkim w latach 1940-1943. Kolejna sesja Rady dotycząca głównie zaopiniowania wykonania budżetu za 2015 rok i udzielenia burmistrzowi absolutorium odbędzie się 23 czerwca bieżącego roku o godzinie 11. Na koniec z okazji jubileuszu 26-lecia samorządu terytorialnego, który minął w dniu 27 maja bieżącego roku, chciałem złożyć serdeczne podziękowania za wkład w rozwój naszej małej ojczyzny, którą jest Konstantynów Łódzki, oraz życzenia dalszych sukcesów i pomyślności w życiu osobistym, jak i tutaj w pracy w Radzie Miasta. Z inicjatywy pani dyrektor biura Rady Krystyny Rady nie otrzymują pamiątkowe kubeczki z logo Konstantynowa Łódzkiego. Przekazuję również życzenia z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisane przez pana prezesa Daniela Obajtka. Życzenia są do wglądu w Biurze Rady. Jeszcze chciałem tutaj Państwa w imieniu Szkoły Podstawowej nr 1 zaprosić na piknik rodzinny, który odbędzie się 10 czerwca 2016 roku w godzinach od 17 do 19 na terenie szkoły przy ulicy Łódzkiej 117 w Konstantynowie Łódzkim. Dziękuję. Przepraszam, jeśli mogę jeszcze jedno pytanie, bo zapomniałem. Proszę bardzo. Obiecałem, że tak powiem, obiecałem, w cudzysłowie to tak nazwę, mówiłem mieszkańcom odnośnie tego urządzenia, które zostało zakupione tak do klubu sportowego, tam chodzi o tą huśtawkę, czy tam ten, kiedy można podać termin dostarczenia, że tak powiem, realnego, tak, no bo nie udało się, jak wiemy, na 1 czerwca, na Dzień Dziecka, a kiedy mogą się spodziewać, tak, jeśli mogę zapytać, bo zapomniałem. Dziękuję. Podjęcie uchwały uruchamia całą procedurę. Myślę, że jest to typowe urządzenie, które jest w katalogu firmy, która wykonała projekt, pierwszy projekt, na który została zgoda organu tutaj nadzorczego ze starostwa. I teraz dopełniamy po prostu ten wstępny projekt.
pójdzie zlecenie do firmy. Czy to będzie trwało 2 tygodnie, czy 3, trudno mi powiedzieć. Podjęcie uchwały uruchamia całą procedurę. Bez zbędnej zwłoki. Dobrze, dziękuję. Dobrze, i przechodzimy do kolejnego punktu. Zamykam 22. sesję Rady Miasta Konstantynowa Łódzkiego. Posiedzenie komisji od 10. Tak, proszę. Ja zapraszam radnych KPS-u na chwilę na spotkanie.